Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do programu przyjął maestro Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. Witamy Pana bardzo serdecznie. No właśnie, początek jesieni to początek sezonu, również w Filharmonii. Te dwa minione miesiące to był czas, kiedy kompozytorzy, wykonawcy odpoczywali. Podobnie było z instrumentami, a teraz wszyscy zabierają się do ciężkiej pracy. I już niebawem, bo 9 września, coś wyjątkowego. Oczywiście dwa miesiące to niekoniecznie przerwa na odpoczynek, dlatego że muzycy doskonale wiedzą, ile mogą sobie pozwolić na przerwę z instrumentem. Później mieliśmy koncert na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. To była finałowa gala tegoż festiwalu, z wielkim sukcesem zakończona. No a później już zaczęliśmy przygotowywać się do tego, co nas czeka 9 września. Ja już od kilku miesięcy jestem w kontakcie z kompozytorem utworu, który jest napisany na tą szczególną okazję, albowiem nasza inauguracja 73. sezonu dobrze wpisuje się w obchody stulecia naszego miasta, w których jesteśmy już od kilku miesięcy. Albowiem dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy fundusze z Instytutu Muzyki i Tańca, z programu Zamówienia Kompozytorskie, na napisanie dzieła na tę właśnie okazję. Tak też się stało. Zamówienie podjął młody kompozytor, pan Paweł Pudło. Utwór nazywa się Koła Czasu na stulecie miasta Zabrze. Pasuje idealnie. Wspaniała, wspaniała okazja, tak. Jest to utwór w formie trzyczęściowej symfonii na skrzypce solo z towarzyszeniem orkiestry. Utwór, który ma swój jakby pozamuzyczny komentarz, pokazuje historię naszego miasta. Sami doskonale wiemy, że często nazywaliśmy nasze Zabrze największą wsią Europy. Tak też to jest w utworze ujęte. Początek rozwoju naszego miasta, później jego urbanizacja, później przemysł węglowy. To, co wszystko przecież było bardzo silne w naszym mieście przez całe dziesięciolecia, aż do współczesnego rozwoju, kiedy nasze miasto staje się nowoczesną europejską metropolią. To w utworze jest świetnie ujęte, ale też znakomicie wpisuje się w ten utwór czynnik bardzo istotny i bardzo mocno związany z naszym miastem, czyli myślę o kardiochirurgii. Przecież Zabrze od lat znane jest z wielkiej pozycji ośrodka kardiochirurgicznego i to bicie serca, no nie tyle dosłownie, co w przenośni, w utworze jest świetnie ujęte. Ja już wiem, jak ten utwór brzmi, bo jestem po próbach. Dzisiaj mieliśmy próbę z kompozytorem, więc zapowiada się znakomite wykonanie. Drodzy Państwo, no, jeśli ktoś jeszcze nie zakupił biletu, mamy jeszcze jakieś resztę miejsc. Proszę pamiętać, że w piątek o 18 w Filharmonii będzie ważne wydarzenie dla naszego miasta. Gorąco zapraszam. Panie dyrektorze, ja się zastanawiam, bo mówi Pan, że wiele wątków będzie poruszonych w czasie tego koncertu. Zastanawiam się nad tym, czy trzeba znać dobrze Zabrze, żeby percepcja tego koncertu była właściwa. W moich rozmowach z kompozytorem poprosiłem go o komentarz. Wzbraniał się na początku, bo powiedział tak: wolę opowiadać swoją muzyką to, co chciałbym przedstawić, niż słownym komentarzem. Jak pan doskonale wie i państwo również, na przestrzeni minionych epok wielu znanych kompozytorów, których znamy z imienia nazwiska, również dodawało swoje komentarze, ażeby ułatwić słuchaczowi wysłuchanie, odebranie utworu, szczególnie kiedy będzie on wykonywany po raz pierwszy. Pan Paweł dał się namówić na krótki komentarz i w zetknięciu z warstwą, z tkanką muzyczną, którą będziemy mieć do wykonania, ale on pasuje. Nie trzeba być przygotowany, nie trzeba znać Zabrze. Trzeba po prostu przyjść na koncert, tak jak ja to często mówię, kiedy ktoś ma wątpliwości, mówi: nie znam się na muzyce, nie mogę przyjść, bo to dla mnie za trudne w Filharmonii. Tu nie trzeba się, drodzy Państwo, znać. Tu się przychodzi, siada, zamyka się oczy, otwiera się serce i ta muzyka wpływa do naszego umysłu, do naszego serca. O to nam głównie chodzi. A jeśli to przesłanie poza muzyczne dodatkowo pomoże jakby odebrać utwór, no to przecież chyba o to chodziło. Oczywiście, że tak. Paweł Pudło, jak pan powiedział, jest młodym kompozytorem, ale można wyczytać także, że próbuje tak troszkę eksperymentować z muzyką, bo w jego twórczości znajdują się i elementy etniczne, i filmowe. Tutaj jest też moment jakiś eksperymentowania. Tak, i będą właśnie również elementy, na przykład, drodzy Państwo, z recyklingu. To jest to połączenie różnych środowisk. Paweł bardzo się interesuje kwestiami ekologii. W swoich utworach stara się to zawrzeć. Ja nie chciałbym w tej chwili zdradzać niespodzianek, które będą, ale są tam w tych utworach tak zwane efekty specjalne i instrumenty specjalne. Instrumenty, które w utworze, który będziemy grać, również doskonale nawiązują do specyfiki naszego miasta, do jego przemysłu górniczego, który przecież przez całe
lata był ostoją rozwoju Zabrza. To wszystko będzie. Proszę mi pozostawić tę część niedopowiedzianą. Niech ona się spełni muzyką. Tak, na scenie w piątek to sami Państwo powinniście to odebrać. Ja naprawdę raz jeszcze mówię, dobrze napisany utwór, dobrze zilustrowane muzycznie nasze miasto. Świetnie wpisuje się ten utwór w obchody naszego stulecia. Proszę Państwa, jeśli sam maestro mówi o tym, że koncert jest godny uwagi i polecenia, to trzeba skorzystać. Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. Panie dyrektorze, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Kłaniam się. Do widzenia.